Prokurator amerykański, który siedział w Norymberdze, nazywał się Jackson, w sytuacji, w której w Stanach Zjednoczonych w latach 50. był problem nie tylko z rasizmem, ale wręcz z nazizmem, to znaczy tam bardzo się silnił aktywnymi neonazistowskie grupy, w sytuacji, kiedy Ameryka nie wiedziała, jak sobie poradzić z takim problemem, że tu rośnie w siłę neonazistowski ruch, który korzysta z prawa do wolności, które jest święte w Stanach Zjednoczonych, ten sam prokurator z Norymbergi powiedział: "Sometimes we must be practical." Konstytucja to nie jest samobójstwo. Konstytucja to nie jest samobójstwo. To nie jest pakt o samobójstwo. Na przykład.